Jak mówił Monteskiusz, książki są jak towarzystwo, które sami sobie wybieramy, więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że dobrze jest wybrać to najlepsze. Skąd wiedzieć, po jakie sięgać, jak mądrze skompletować biblioteczkę, zwłaszcza te dla najmłodszych? Przy mikrofonie Oktawia Staciewińska. Bardzo mi miło. Witam w kolejnym odcinku podcastu Realizowanego dla Mamo to ja. Dziś porozmawiamy przede wszystkim o książkach. Literatura dziecięca to temat rzeka. I Cały czas wydawało mi się, że tego żywiołu nie sposób jest znać, a jednak, a jednak e, okazuje się, że są ludzie, którym się to udaje. E, dziś jest ze mną doktor Anna Czernow, badaczka literatury dziecięcej, prezeska polskiej sekcji IBI Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych. Dzień dobry Aniu. Cześć, dzień dobry. Dobrze przedstawiłam, mam nadzieję nic nie, nie przekręciłam, ale do tego... E, Czym jest badanie literatury dziecięcej? Wrócimy troszeczkę później. Na początek chciałam zapytać Cię tak prywatnie, bo sama jesteś mamą, masz dwie córki. Co teraz czytacie? Ze starszą córką czytamy serię Marcina Szczegielskiego. To jest seria fantastyczna, fantazy, o Mai. Tak się nazywa ta seria. Pierwszy tom, Czarownica Piętro Niżej. I to jest nasze nowe odkrycie, w sensie córki odkrycie, i czytamy właśnie tę serię teraz. A z młodszą córką cały czas czytamy książki Pi Lindenbaum, szwedzkiej autorki książek obrazkowych wydawanych przez wydawnictwo Zakamarki. To są takie książki dla przedszkolaków o przedszkolakach, i one są naprawdę świetne, i moja córka je uwielbia, więc tak to mniej więcej się teraz u nas rozkłada. Tobie ta Szwecja jest bliska, więc czy ta literatura szwedzka też jest jakoś wyjątkowa? Literatura szwedzka jest zdecydowanie wyjątkowa. Szwedzka literatura dla dzieci yy, i młodzieży. Mają piękne tradycje, chociażby Astrid Lindgren, yy, chociażby Tuve Jansson, która wprawdzie była fińską pisarką, ale piszącą w języku szwedzkim, więc o, jej literatura się znajduje tak trochę na pograniczu yy, szwedzko-fińskim. I te tradycje są kontynuowane, to znaczy szwedzka literatura dziecięca jest na bardzo wysokim poziomie, yy, zarówno co do ilustracji, jak co do tekstu. Yy, I polskie wydawnictwa, które wydają te książki też, Wybierają najlepsze, więc w zasadzie wszystko, co szwedzkie na naszym rynku jest chyba godne polecenia. A to, co polskie? A to, co polskie, nie wszystko. Natomiast nie jest źle, zwłaszcza w odniesieniu do książek bogato ilustrowanych, do książek obrazkowych. Nasza polska ilustracja jest znakomita, doceniana na świecie i wspaniała. Mamy rewelacyjne wydawnictwa, które mają świetną ofertę również polskich książek. Mamy naprawdę sporą liczbę bardzo dobrych autorów, także też da się coś wybrać. No to świetnie, to o tym, co wybrać i jak wybrać, też za moment. Ale chciałam jeszcze zapytać, czy w Waszym domu jest dużo książek? W naszym domu jest dość dużo książek, aczkolwiek ja y, staram się ograniczyć ich liczbę, może to nie jest bardzo y, takie popularne to co powiem, ale ja akurat nie jestem fanką y, mnożenia w nieskończoność książek i staram się, żeby jednak nie dodawać regałów, tylko usuwać książki w momencie, kiedy one te wymieniać. Regały wymieniać, oddawać, rzeczywiście jakieś nowe nabywać. Ja też dostaję sporo książek, tak? W momencie kiedy na przykład mam coś do recenzowania albo wydawnictwa mi przysyłają sporo książek, no nie wszystkie u nas się w domu sprawdzają i nie chcę ich zachowywać. Też um, mamy czyt czytniki oczywiście, czytniki do literatury dziecięcej troszeczkę się nijak mają. No ale też staram się takie książki bieżące, które są mi są potrzebne do pracy trzymać na czytnikach, a tylko takie naprawdę ukochane mieć w formie Papierowej, też książki piękne mam w formie papierowej, więc mamy sporo, aczkolwiek znam domy, gdzie jest ich znacznie więcej. Ale powiedziałaś coś takiego, że nie wszystkie książki nam pasują. Czy może być tak, że rzeczywiście jakiś tytuł e, dzieciom? Są takie książki bardzo popularne, które w większości dzieci odpowiadają, a na przykład ja mam takie doświadczenie, że moja córka danej serii nie pokochała. Jak, jak to odczytywać? Zawsze trzeba iść za dzieckiem, dlatego że my, czyli dorośli, e, mamy tendencję uważać, że dzieci są monolitem. To znaczy, że jak ktoś ma 7 lat, no to lubi to. A ktoś ma 8 lat, to czyta tamto. I to jest nieprawda. To znaczy, każde dziecko, nawet takie zupełnie maleńkie, ma swój własny gust i swoje własne preferencje. Bardzo trudno jest dzieciom je wyrazić, zwłaszcza, że dzieci nie mają takiej swobody, żeby sobie iść, nie wiem, do księgarni i godzinami wybierać te książki, które im się podobają. Najczęściej dorośli proponują im książki, więc trudno się dowiedzieć od dziecka, jaka książka mu odpowiada, a jaka nie. Więc w momencie, kiedy dziecko to sygnalizuje i widzi, widać to, no to warto to uszanować, bo nie ma co wciskać na siłę nawet najfajniejszej książki naszym zdaniem komuś, kto tego wcale nie chce. Jest na przykład takie zjawisko wśród dorosłych czytelników książek dziecięcych, że już jak już mają własne dzieci, to pokazują książki z własnego dzieciństwa, typu Kubuś Puchatek, typu Dzieci z Bullerbyn, różne książki i czasem dziecko mówi, że nie, że nudne i wtedy jest wielka tragedia tego dorosłego czytelnika, że jak to Kubuś Puchatek nudny, co to za straszna w ogóle katastrofa się właśnie wydarzyła. No ale może się tak zdarzyć. Także im bardziej podążamy za, za dzieckiem, tym lepiej. Jeżeli dziecku się coś nie podoba, książka, którą czytamy albo próbujemy dziecku pokazać się nie podoba, no to należy ją odłożyć po prostu i wybrać inną. Może wrócić później, czasami dla dziecka książka jest za trudna, nie jest w stanie tego zwerbalizować i... Dać nam znać, że po prostu nie rozumie tej książki, więc może też nie warto zbyt ambicjonalnie podchodzić, tylko, tylko startować z, z niższych, można powiedzieć, pułapów. No, różne są metody, natomiast zmuszanie nigdy nie jest dobrym doradcą. To na co zwrócić uwagę, wybierając książkę dla dzieci? Jakby pewnie na to zróżnicowanie. Tak, żeby pokazać różne, żeby móc później pójść za dzieckiem, ale wspominałaś też o ilustracjach. Więc co tak naprawdę jest ważne i, i jak powinniśmy te selekcje w księgarni czy w bibliotece, jak powinniśmy jej dokonywać? z mojego punktu widzenia ważna jest jakość książki. I jeżeli się nie znamy, bo większość z nas się nie zna na literaturze dziecięcej, to warto zaufać dobrym wydawnictwom. Takim wydawnictwom, jak na przykład. Dwie siostry, zakamarki, Wytwórnia, Muchomor, Widnokrąg. Jest cała masa naprawdę dobrych, uznanych wydawnic, które bubla nie wydadzą po prostu. Ilustracja i szata graficzna ma kolosalne znaczenie, dlatego że dziecko na początku czyta obrazy. Nie jest w stanie czytać tekstu, tak? Pośrednikiem między tekstem a dzieckiem jest rodzic od początku. Natomiast obrazy dziecko widzi i jakoś sobie te obrazy interpretuje i widać po dziecku, czy mu się podoba, czy nie podoba dana książka. Więc warto, żeby te obrazy były jak najlepszej jakości. Przy czym tutaj należy się uczulić, że czasami nam dorosłym nie podobają się pewne typy obrazków, na przykład są za ciemne według nas, albo jakieś straszne, albo inne. Ale tak czy siak warto dobrej jakości obrazy polecane właśnie przez specjalistów pokazać dziecku, bo może akurat dziecku się spodoba, kto wie, prawda? Bardzo często cenzurujemy książkę według naszego gustu, a to błąd, bo dziecko ma prawo mieć inny gust niż my. I była taka, w dalszym ciągu jest taka maksyma bardzo popularna czeskiej ilustratorki Kwety Pacowskiej, która powiedziała, że książka obrazkowa dla dziecka to pierwsza wizyta w galerii sztuki. I to jest prawda, jeżeli eksponujemy dzieci na wartościowe obrazy stworzone przez ludzi, którzy umieją to robić, są po Akademii Sztuk Pięknych, naprawdę są specjalistami w tej dziedzinie to wtedy otwieramy właśnie dziecko na konsumpcję tego obrazu, tak? Więc tutaj jakość się bardzo, bardzo liczy. I też w sukurs przychodzą wydawnictwa, bo naprawdę mamy sporo wydawnictw w Polsce, którzy, które, które dbają właśnie o tę graficzną szatę. Mamy też takie szczęście, że mnóstwo jest teraz książek dla dzieci na przykład przedszkolnych i wczesnoszkolnych, takich książek tzw. Tak zwanych non-fiction, czyli prezentujących jaką, jakąś wiedzę, które są przebogato, przepięknie ilustrowane. I na przykład Aleksandr, Aleksandra i Daniel Mizielińscy tworzą takie książki już od wielu lat. W ogóle Wydawnictwo Dwie Siostry takie książki wydaje, ale nie tylko oni. Agora wydaje takie książki, publikat wydaje takie książki, jest mnóstwo ilustratorów, którzy te książki non-fiction chętnie ilustrują. I warto po prostu sięgać po takie pozycje. Jeżeli się nie znamy, warto poszukać wiedzy w internecie, warto się zwrócić do wydawnictw. Naprawdę warto nad tym popracować, bo jest też cała masa publikacji. No kiepskich, umówmy się jakościowo, gdzie te obrazki są takie sobie, delikatnie mówiąc, i szkoda czasu, moim zdaniem. Mhm. No, czyli my się nie znamy, ale ty się znasz doskonale, ty jesteś specjalistką. Na czym polega twoja praca tak naprawdę? Co to znaczy badać literaturę dziecięcą? No bo ja mam też ogromną przyjemność z oglądania tych obrazków, tak? I jakby może mi się wydawać, że to jest wartościowe. A może ty swoim fachowym okiem spojrzysz i powiesz nie, w ogóle niekoniecznie, ale weź, sięgnij po te pozycje. To znaczy ja od razu tutaj zastrzegam, wzorem wszystkich, którzy badają literaturę, że to nie jest tak, że znam się na wszystkim, absolutnie nie. I oczytana w książkach obrazkowych osoba, która nie jest badaczem, nie jest naukowcem, też się zna. Nie jest kwestia tego, jakby, że trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, tylko trzeba mieć doświadczenie. To jest jakby główny klucz. Trzeba być na oglądanym, naczytanym na tych książek. Moja praca polega na tym, że ja analizuję tekst literacki. I tak naprawdę robię z tekstem to, czego zazwyczaj ani dzieci, ani dorośli czytelnicy nie robią. Czyli biorę ten tekst, rozkładam na czynniki pierwsze, analizuję różne symbole, sprawdzam, jak tekst funkcjonuje w historycznym kontekście. Ja się zajmuję i bardzo interesuję. Historią literatury dla dzieci i młodzieży. Czyli na przykład, jak analizuję Alicję w Krainie Czarów, to biorę pod uwagę, kiedy powstała, kto był jej autorem i czym się zajmował w życiu i jaki to miało wpływ właśnie na tę książkę. Czyli mnóstwo kontekstów i elementów biorę pod uwagę, żeby dać jak, taki, jak najszerszy obraz treści, jak można te treści interpretować w książce. I to jest ciekawe dla specjalistów, dla badaczy, natomiast dla takiego odbiorcy szeregowego książki to, to jest pra 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 prawdopodobnie nudne. Zresztą każdy czytelnik ma ma prawo do własnej interpretacji, ja też nie narzucam nikomu interpretacji, nie uważam, że należy czytać mnóstwo naukowych dzieł na temat literatury dziecięcej, żeby z przyjemnością czytać tę literaturę, wręcz przeciwnie. Więc taka, ta moja praca jest bardziej specjalistyczna, ale działając w polskiej sekcji Iby, na przykład i śledząc to, co się dzieje na rynku książki dziecięcej, zwłaszcza w Polsce, no też mam to doświadczenie. To znaczy ja bardzo dużo książek przeczytałam, bardzo dużo książek widziałam, bardzo dużo typów ilustracji widziałam, bardzo dużo stylów ilustratorskich widziałam, yy, obserwuję to, co się dzieje w Bolonii, na wystawach zagranicznych, także jakby to opatrzenie, które mam, można porównać na przykład z takim opatrzeniem, które ma ktoś, kto, nie wiem, uwielbia galerie sztuki i wszystkie ogląda i, i orientuje się w sztuce współczesnej dzięki temu. Ale to przeszkadza ci w takim, no nie wiem, celebrowaniu wieczornego rytuału czytania dziewczynką, czy pomaga? To, że masz ten szerszy kontekst, to że oprócz tej książki, którą wybieracie, wiesz, że jest jeszcze ileś podobnych, albo fajnych, albo takich mniej fajnych. To mi pomaga o tyle, że wiem, z czego wybierać, i, i, i mam kilka propozycji zawsze w głowie. Natomiast trochę mi to też przeszkadza, dlatego że nie ma już wtedy takiego, w tej świeżości odbioru. Tak? Ja generalnie, jak na przykład mam książkę, którą analizuję, bardzo często jest to książka, którą lubiłam w dzieciństwie, na przykład seria Omery Poppins, Paneli Travers, i analizując tę serię, ja też się wyprztykuję z tego, co pamiętam z własnego dzieciństwa. Znaczy używam wszystkich absolutnie narzędzi i środków, jakie mam do dyspozycji, i potem, kiedy czytam już po takiej analizie tę książkę na nowo no to to już nie jest w żadnym wypadku świeża, niewinna lektura takiego zwykłego czytelnika i szkoda, tak? Natomiast w kontakcie z dziećmi, jak się czyta dzieciom, jak ja czytam moim córkom wieczorem, Staram się patrzeć na ich reakcje, staram się czytając uwzględniać to, co one mogą sobie myśleć, daję sobie przerywać. Rozmawiamy o tej książce i to jest absolutnie zupełnie inny typ przyjemności, którą ja celebruję dla siebie. Uważam, że za mało zwracamy uwagę, również my badacze, na to, jak ten odbiór dzieci się kształtuje. To jest bardzo trudne do badania bardzo trudne do obserwacji na takich jakby większych próbach badawczych. Więc to jest dla nas tak naprawdę zagadka. Ten odbiór badawczy literatury dziecięcej jest w, w głównej mierze dorosły, prawda? I to jest taki paradoks literatury A dziecięcej. Czy jest inna, prawda? Właściwie, czy ona jest inna, to jest ciekawe pytanie też filozoficzne, bo dzieci nie piszą literatury dziecięcej, prawda? Więc ten głos dziecięcy w tej literaturze to jest głos dorosłego. On nigdy nie będzie dziecięcy on zawsze będzie prze przefiltrowany przez głos mm -hmm. dorosłego i nawet te dziecięcy autorzek a z Lindgren która twierdziła, że pisze dla dziecka, którym kiedyś była. No ale wiemy już na przykład na podstawie badań pamięci, że pamięć płata nam figle, że to nie jest tak, że my możemy swobodnie wejść w tę sytuację dziecka, którym kiedyś byliśmy i czerpać z niej pełnymi garściami. Po prostu to się nie dzieje, więc to wszystko jest Przefiltrowany zawsze przez ten mózg dorosłego, obraz dorosłego, więc tak naprawdę dzieci takiego swojego głosu w literaturze nie mają. I y, różni autorzy przez wieki stosowali bardzo różne strategie, żeby się do tego głosu dokopać. Na przykład Janusz Korczak y, analizował, jak dzieci mówią, i starał się to przenosić trochę na karty swojej książki. No ale zawsze jednak jest ten dorosły autor za tym wszystkim. Jego interpretacja, jego dobór, jego fabuła, wszystko jest jego. I wydaje mi się w związku z tym, że ta literatura dziecięca jednak jest w tym zaklętym kręgu dyskursu dorosłych, że ten głos dziecięcy nie jest uwzględniany najczęściej ani jako głos nadawczy, ani jako głos odbiorczy. Przy Ale czym? reakcje dziecięce są naturalne? I zwróćcie uwagę, że y, czasem w, w różnych miejscach się śmiejemy. My dorośli inaczej reagujemy, a inaczej reagują dzieci. Mi to pokazuje i pozwala spojrzeć też na książkę inaczej, kiedy sama czytam swojej córce. tak? I nagle okazuje się, ojej, to jest. Y, dla mnie to nawet nie było śmieszne. Nawet nie, nie zwróciłam uwagi na ten wątek. tak? A okazuje się, że dziecko rozbawił. Więc y, jakby. no... Masz rację z tym, że one są pisane przez dorosłego, ale jednak odbierane są przez dzieci. One są odbierane przez dzieci i właśnie ten odbiór dziecięcy, jeżeli mamy do niego dostęp, tak jak my mamy, bo mamy dzieci, jest według mnie bardzo cenny, bardzo cennym takim polem obserwacji i bardzo fajnie by było jakoś właśnie upowszechnić bardziej w taką badawczą stronę. To się już dzieje, nie to, że się nie dzieje. Są takie badaczki w Polsce, które robią Badania z dziećmi na temat literatury, ale też fakt jest taki, że im mniejsze dziecko, im mniej sprawnie posługuje się językiem, tak naprawdę w komunikacji, tym trudniej się bada odbiór czytelniczy. Mhm. I to jest właśnie ta zagadka, która mnie bardzo filozoficznie interesuje ta, ta zagadka dziecięcego odbioru. Więc absolutnie korzystajmy my, rodzice, z tego, że mamy własne dzieci i możemy sobie. Poobserwować, jak one właśnie z tą literaturą sobie żyją, jak ją odbierają, jak na nią reagują, bo no to jest właśnie bardzo ważne, a tak w takim odbiorze powszechniejszym jednak rzadkie ta możliwość obserwacji. Bardzo intymna ona jest też, prawda? Bo to takie czytanie z dzieckiem to jest taka prywatna, rodzinna sytuacja zupełnie niebadawcza, nie? więc tym bardziej obserwacja dla mnie osobiście tych reakcji moich dzieci jest niezwykle cenna. No, i to jest w ogóle niezwykłe, i często się mówi o tym, i to pewnie nie jest jakąś wielką tajemnicą, że jeżeli rodzice czytają i w domu książki są, i, i my czytamy od małego dzieciom, to te dzieci później po książki sięgają. Nawet na etapie, kiedy już same zaczynają te, te pozycje wybierać, tak? Ale Wkrada nam się takie zagrożenie w postaci internetu, mediów społecznościowych, gdzie trochę się od tych książek może odchodzi, że one stają się mniej atrakcyjne niż te inne elementy takie cyfrowe. Co zrobić, żeby te dzieci, które nasiąkły w dzieciństwie mniej lub bardziej literaturą, od niej nie odchodziły? No bo zalet czytania jest całe mnóstwo, tak? Ale jak zachęcić albo jak przekonać, że Zostań przy książce, tak? Odłóż telefon, sięgnij po papier. To jest pewnie, gdybym miała złoty środek, to byłabym bardzo rozchwytywaną tutaj badaczką. Wydaje mi się, z mojego takiego oglądu. Ja jeszcze mam dzieci w tym wieku, że one nie używają telefonów, nie są na social mediach i generalnie nie mają za bardzo cyfrowego życia, więc tutaj mam komfortową sytuację. Aczkolwiek wydaje mi się, że. Bo w ogóle badania pokazują, że dzieciaki mniej więcej koło 12 roku życia, nawet te czytające, że się zmniejsza po prostu wtedy drastycznie czytelnictwo wśród dzieci. I wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim brak przymusu nie wolno zmuszać do czytania. Mam wrażenie, że świat dorosłych ma tendencję, żeby zmuszać dzieci do czytania. Trochę niesprawiedliwie, bo przecież jak się popatrzy na to, ile Polaków czyta statystycznie, i jak się popatrzy na badania Biblioteki Narodowej, to wynika z nich, że Polacy w ogóle nie czytają generalnie, tak? Dzieci polskie czytają więcej niż polscy dorośli, więc jest to bardzo nie fair, że zmuszamy dzieci do czytania, zrzucając na ich barki właśnie troskę o czytelnictwo w Polsce, a sami radośnie zaglądamy w telefon i generalnie wcale nie dbamy o to, żeby z książką w ręku siedzieć sobie i czytać. Więc moim zdaniem trzeba być sprawiedliwi uczciwym i, i nie wolno przemuszać. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś jest rozczytany w dzieciństwie i, i dom jest czytający i, i generalnie książka jest czymś takim oczywistym w domu, to nawet jeżeli od, odejdzie na chwilę od czytania, pamiętajmy, że ścieżki buntu nastoletniego są różne, no to przecież bardzo takie dla mnie naturalne, że rodzice czytają, to ja nie chcę, tak? Głupie to jest i tak dalej. Myślę, że warto to przeczekać po prostu i patrzeć, co się będzie działo, a nie wciskać na siłę książkę. Tym bardziej, że ten świat internetu, cyfrowy świat w ogóle, cała rzeczywistość, która się wokół nas zmienia, ona sprawia, że książka już nie jest takim, jakby już jest zetronizowana. Za czasów młodości i dzieciństwa mojego taty, na przykład, było tak, że tylko książka. Nie było po prostu nic. Po prostu nic, jeżeli człowiek chciał odejść od rzeczywistości, uciec, zanurzyć się w czymś innym, w jakiejś narracji, historii, coś innego zrobić, oderwać mózg od trudów życia codziennego, to miał tylko książkę. A teraz nie jest to tylko książka i musimy to zaakceptować, że tak jest, że książka jest jednym z, z nośników opowieści, jednym z nośników narracji, że zapewnia nie tylko ona tę ucieczkę od rzeczywistości. No i musimy się z tym pogodzić, tym bardziej, że to nie dzieci stworzyły taki świat cyfrowy wokół nas wszystkich, tylko dorośli, więc trzeba to wziąć na klatę. Należy moim zdaniem wyluzować, tak? To znaczy. Ja przynajmniej mam nadzieję, że nie dostanę moralnej paniki, kiedy moje dziecko mi oświadczy w wieku lat 12, że teraz kończy z książkami i już nigdy nie będzie czytać, tylko jakoś ze spokojem no będę Tutaj przechodzić na, do porządku dziennego nad tym, ale wydaje mi się, że ktoś, kto połknie bakcyla i już sam czyta te książki na przykład, już sam jakby za, za, zasmakuje tego, jakie to jest fajne, to nawet jak ma przerwę, to potem do tego wróci prędzej, czy później może w innej formie. Jest mnóstwo ludzi, którzy w wieku dorosłym w ogóle nie są w stanie czytać fabuły, czytają sobie reportaże na przykład. Są tacy ludzie, którzy wyłącznie kryminały, tak, na przykład, czytają. Róż, różnie te nasze ścieżki czytelnicze się układają, i musimy wziąć pod uwagę, że naszym dzieciom też się będą różnie układać, i to uszanować, moim zdaniem. Ja się zatrzymam, ja się uśmiechnęłam przy tych 12 latach, bo, bo wcześniej rozmawiałyśmy też o tym, że y, może być tak, że te 12-latki już wyczytały tą literaturę dla 12-latków wcześniej, bo wspominałaś o tym, że ten wiek się obniża, że coraz częściej młodsze dzieci posięgają po literaturę dla starszych, tak jest? To znaczy, to jest takie zjawisko, że y, pewne fenomeny literackie albo książki, które zaczynają swoją karierę jako powiedzmy książki dla 12-11-latków. Po iluś tam latach są czytane przez 8 -latki, nawet sześciolatki. Harry Potter seria Harry Potterze jest takim przykładem, no jak wychodziła, prawda, te pierwsze tomy wychodziły. Ten bohater ma tam 11 lat. No to wiadomo, bo że 10-11 lat dzieciaki sięgały, dorastały z tym Harry Potterem, czekało się cały rok na następny tom i tak dalej. Teraz jak się popatrzy na przykład na to, jak przemysł się ustosunkowuje do odbiorców Harry'ego Pottera, no to widać, że już do przedszkolaków się zwraca. Już przedszkolaki y, pierwsze filmy oglądają, pierwsze książki czytają. Znaczy, moje dziecko jeszcze nie jest w stanie y, tej fabuły jakoś. Y... Wchłonąć, to jest dla niej za trudne, więc ja, ja tam spróbowałam raz, ale potem zobaczyłam, że, że nie działa, więc się wycofałam i spróbujemy później trochę. Natomiast są takie dzieciaki już w tych ostatnich grupach przedszkolnych, które już znają i pierwsze książki mają za sobą o Harrym Potterze. To samo było z serią Zmierzch. Taka seria właśnie ileś tam lat temu bardzo popularna wśród nastolatków o wampir wampirach i filmy były popularne i tak dalej. Ona też się obniżyła wiekowo.

Też, mhm. też, też zostało za, za, zaobserwowane, że coraz młodsze dzieciaki sięgają po te serie. Więc jest takie zjawisko, ale na przykład czytający dwunastolatek, który już wyczytał wszystkie książki dla dwunastolatków, może swobodnie sięgać po książki dla no starszych, starszych, prawda? Potem, jak już przychodzi taki czas, kiedy dzieciaki są bardzo już odczytane i mogą na przykład sięgać po literaturę popularną dla dorosłych, to w ogóle się ta, ta przestrzeń literacka bardzo przed nimi otwiera. W ogóle też nie powiedziałam o tym, a to jest ważne, że ten nastoletni wiek wczesny, to jest ten moment, kiedy dzieciaki już nie chcą słuchać porad czytelniczych od rodziców, kiedy już obiekt rówieśniczy jest ważniejszy, kiedy nagle wyrywają się na taką wolność czytelniczą, sięgają po te serie i rodzice się łapią za głowę jak to w ogóle, co ty czytasz, co to jest, jaki Minecraft, no nie, na przykład albo coś takiego, chociaż Minecraft to jest wcześniej. E, Ale niż, to jest niż, niż, cudowne, niż tak, że jakby to powinno testujemy, być, tak. próbujemy, tak. szukamy czegoś, co będzie nam odpowiadało. Tak, to... To nasze, moim zdaniem nasze do tego podejście powinno być takie, że tak, Minecraft może nam się nie podobać, jak nie wiem co, ale to nie jest nasza sprawa. Że tak Ty wybierasz, to jest Twoja wolność, Twoja sprawczość. Dla mnie literatura to jest wolność, przestrzeń wolności. I bardzo mnie, szczerze powiedziawszy, martwi to, jak w wieku dziecięcym, zwłaszcza w szkole, ta przestrzeń wolności zamienia się w bat na dzieci, w przymus, właśnie w jakiś taki. No to coś, co jest nieznośne po prostu I, i też nie zachęca, tak? No nie możemy uważać, że z jednej strony będziemy smagać literaturą dzieci po prostu po plecach <laughs> nagich, hajem po nagich plecach, cytując Sienkiewicza nieszczęsnego, a jednocześnie one będą kochać czytanie i będą po prostu wkraczać w dorosłość rozczytane. No, no nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka niestety, również na terenie literatury dla dzieci i młodzieży. A chciałam ci jeszcze zapytać o audiobooki, bo ostatnio coraz częściej, jakby, mam wrażenie, że wcześniej taki był ogromny społeczny entuzjazm, jeśli chodzi o audiobooki. Coraz częściej słyszę, że, um, że to tak nie do końca książka, bo w książce chodzi o to, żeby skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz, i dać się. Pozwolić książce przenieść się w jakąś fantastyczną, mniej fantastyczną inną rzeczywistość, a audiobooki to tak nie do końca, bo, no bo one jakby sprawiają, że ty możesz robić jednocześnie coś innego, że nie skupiasz się na tym do końca na, na słuchaniu. Jak ty myślisz, czy te audiobooki to jest dobre dla dzieci, czy mogą być dobre, czy właśnie um, czy mogą być może pomocne? Czy może jest jakieś lekarstwo na to, jak wybrać dobry audiobook i nie wszystkie są dobre? Jak to jest z tymi audiobookami? Znaczy moim zdaniem audiobooki są zupełnie okej okay. i czepianie się audiobooków to jest szukanie dziury w całym. Oczywiście... Słuchanie książki jest czym innym niż czytanie samodzielne książki, ponieważ inny zmysł jest wtedy w robocie, prawda? I inne w mózgu zachodzą w związku z tym rzeczy, i warto robić jedno i drugie. To znaczy, warto słuchać audiobooków i warto czytać książki. Natomiast jeśli chodzi o książkę, która jest nagrana jako audiobook, to to przecież jest ten sam tekst literacki. Czasami rodzice na przykład pytają mnie, czy, czy naprawdę pójść na łatwiznę i tę lekturę szkolną dziecku w postaci audiobooka dać. Ale dlaczego nie, tak? Jeżeli dziecko ma poznać tekst literacki, prawda, no to co to za różnica czy poznaj czytając, czy pozna słuchając? Moim zdaniem żadna. Warto zwrócić uwagę, żeby to był audiobook nagrany przez profesjonalistę. To znaczy, ja bym była ostrożna w przypadku audiobooków nagrywanych przez autorów książek, w przypadku audiobooków nagrywanych przez osoby, które nie są aktorami, nie hmm. są lektorami, bo to jest bardzo istotne, prawda? Żeby to był dobrze odczytany tekst. A czasami zdarzają się takie audiobooki, które. No, tam właśnie ktoś tam po znajomości, albo coś tam, źle przeczytany tekst, to jest męka słuchania. Mhm. Ale to jest. Mówisz teraz o takich starszych dzieciakach, a co w przypadku tych najmłodszych, dla których ta szata graficzna, o której rozmawiałyśmy, też jest niezwykle ważna. Tutaj odchodzi nam ta część wzrokowa, tak. Tak. I na przykład nie ma audiobooków, przynajmniej ja takich nie znam, stworzonych na podstawie książek obrazkowych. Byłyby to też bardzo krótkie audiobooki, się, bo w takich książkach jest najczęściej bardzo mało tekstu. Ale na przykład moja starsza córka, która ma 7 lat i czytamy wspomnianą Czarownicę Piętro Niżej, tam jest szata graficzna i bardzo ją obie lubimy się przeglądać. Ona jest na tyle mm, malutka, w sensie na tyle jest niedużo tych ilustracji, że spokojnie mogłaby słuchać tej książki w postaci audiobooka jednocześnie oglądać... Na albo albo robić cokolwiek jest... innego. Ja uważam, że takie wymaganie, żeby dziecko siedziało bez ruchu i skupiało się tylko na treści książki jest też pewnym rodzajem tortury, zwłaszcza, do, 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 do co zwłaszcza bardziej, dla maluchów. Albo prawda? właśnie co bardziej ruchliwych dzieci. Przecież jak czytamy na głos dzieciom książkę, to często ci coś tam robią, no moje przynajmniej. To tak? no nie jest tak, że moje dziecko siedzi na krzesełku po prostu wyprostowane <laughs> i słucha książki. No Dajmy żyć, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli ktoś lubi pobiegać sobie Moje na przykład dziecko starsze lubi biegać do muzyki albo do słuchowiska. I ona sobie biega w tej z powrotem, mówi, że myśli i sobie słucha jednocześnie, i ja się pytam świata, dlaczego nie, tak? To znaczy, też wiemy, że ruchowe działania w młodszym znacznie wieku stymulują w ogóle uważność, skupienie. I, I czasami niektórym dzieciom trudniej się skupić, jak są bez ruchu, niż jak są w ruchu. Więc myślę, że tutaj nie należy... Audiobooki są super po prostu. Zwłaszcza dla rodziców, którzy sami nie lubią czytać głośno. Są tacy rodzice, których to męczy. Pamiętajmy, że dzieci, które lubią jak, jakąś, jakąś szczególną książkę, bardzo często chcą, żeby tę książkę czytać bez przerwy, prawda? Prawda. No, to się czyta absolutnie. i czyta i już znamy ją na pamięć. A i jeszcze i z nie dajmy, że jakieś zdanie. Albo czytam, zmienisz, albo coś tak. się stanie, to jest oburzenie. Tak, wszyscy to znamy. tak? W momencie, kiedy już nie mamy na przykład siły, a mamy na podorędziu świetnie przeczytany audiobook. No to czemu nie? Po prostu to jest tylko fajne, moim zdaniem. A ty jeszcze wspomniałaś słuchowiska, czyli zostańmy przy tym na moment. To są takie trochę audiobooki, trochę historie czytane na głosy, prawda? Z dodatkiem muzyki, więc jeszcze ta, ta szata dźwiękowa jest bardziej urozmaicona. Tak, i słuchowiska, zwłaszcza jest taka seria przecież słuchowisk, która teraz jest znowu wydawana i dostępna i na Spotify są. My, Plastusia, słuchamy z Ireną Kwiatkowską z tej serii na przykład ostatnio. To, to są świetnie przygotowane materiały, tak, z dobrą muzyką, dobrze zaśpiewane, przeczytane przez fenomenalnych po prostu e, aktorów yy, i one są super i słuchowiska mogą być na podstawie właśnie książek, ale mogą być też autorskimi dziełami, nowoczesne, nowe słuchowiska takie są, gdzie po prostu grupa ludzi się zbiera, robi słuchowisko, fabułę, taki musical do słuchania można powiedzieć. No, są też bardzo fajne i w ogóle im więcej dajemy, mam wrażenie, Naszym dzieciom nośników y, kultury, w sensie jakiejś treści kulturowych, fabuły, narracji, tym lepiej, tak? Warto pójść i do teatru, i do kina, i pokazać serial na Netflixie, i słuchowiska posłuchać, i audiobooka, i przeczytać książkę, a nie trzymać się niewolniczo, że jak książka to tylko w formie papierowej, bo inaczej to świat nam się rozpadnie na kawałki. Myślę, że jakby też są dzieci, które wolą słuchać książki. Znam takie dzieci, które już są naprawdę bardzo zaawansowane. W wieku w szkole podstawowej i spokojnie mogłyby same sobie czytać książki, ale z jakichś tam powodów cenią na przykład czytanie z rodzicami, jak rodzic czyta, być może potrzebują tej formy bliskości, albo lubią właśnie audiobooki, być może są słuchowcami, niekoniecznie wzrokowcami, łatwiej mi się zapamiętuje, łatwiej mi się skupić. Jakby wydaje mi się, że to, ta, ta różnorodność, tak, przekazów w przypadku, przypadku fabuły i narracji jest absolutnie zaletą, a nie wadą. Ale wciąż, jak tak sobie rozmawiamy, to myślę, że wcale nie jest mi łatwiej niż było na początku rozmowy, że wciąż mam poczucie, że tego jest tak dużo, że, że braknie mi dnia, żeby, żeby to wszystko zrobić. I, I właśnie chciałam Cię trochę na koniec zapytać o, o te akcje: czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. To jest takie minimum, ale z tego co mówisz, to tak naprawdę można by było robić to bez przerwy w różnych formach. Ile czytać dzieciom? Moim zdaniem trzeba pamiętać o tym, że ta akcja zaczęła się po to, żeby rozczytać polskie społeczeństwo, żeby polskie, polscy rodzice zaczęli czytać dzieciom. I to jest takie chwytliwe 20 minut dziennie, codziennie co najmniej. Ale jak się przyjrzymy tym 20 minutom, tak na zdrowy rozum, no to tak, jak czytam dziecku książkę i nie wiem to, co mam po 20 minutach w pół zdania przerwać. No nie, prawda? Więc generalnie, jak już zaczniemy czytać, no to czytajmy tyle, ile uważamy za stosowne w dany wieczór. Z drugiej strony są takie wieczory, które się kończą z różnych względów późno i moje dziecko jest zmęczone już nie chce tej książki na dobranoc y, słuchać. I są u nas takie dni w domu, kiedy po prostu nie czytamy dzieciom, bo nie ma y, na to przestrzeni. I to też jest ok. Ta akcja została po to wymyślona i tak została chwytliwie sformułowana, żeby uczulić ludzi na to, że trzeba czytać małym dzieciom że to jest ważne. Natomiast moim zdaniem, jak już czytamy małym dzieciom, to nie dajmy się zwariować jakimś wytycznym, szczegółowym, tylko dbajmy o to, żeby to było dość regularnie, żeby to była ulubiona czynność nasza i dziecka, żeby przy okazji tej czynności budować bliskość relacje. Książki są wspaniałym zaproszeniem do dyskusji, na przykład ze starszymi dziećmi. Są wspaniałym zaproszeniem do przytulań, przytulaństwa z młodszymi, jak na przykład, nie wiem, patrzymy na obrazki, albo my Czytamy, dziecko coś pokazuje, na przykład moje młodsze dziecko uwielbia e, pokazywać. Jest taka świetna książka, nowa e, sprzed dwóch lat, bodaj. Gosi, Herby i Mikołaja Pasińskiego, Balonowa 5. Bardzo polecam. Książka obrazkowa, no fenomenalna zupełnie. I tam właśnie zachęca ta książka do wskazywania palcem różnych rzeczy. I, i moje dziecko to uwielbia i patrzymy, co wskazuje i czasami rozmawiamy, czasami na przykład ja lubię przerwać i dziecko wtedy dokończa zdanie. No różne są takie sposoby, które sobie nawzajem człowiek w rozmowie z dzieckiem wy, wy, wypracowuje w kontakcie właśnie takiego wspólnego czytania książek. I to jest strasznie fajne. I, i, I ta akcja miała na celu właśnie, żeby to czytanie było taką naturalną y, czynnością codzienności, można tak powiedzieć. Nie? Ale moim zdaniem, jak już człowiek czyta i już jakby rozumie, że to jest fajne i ważne i lubi to, to, to może spokojnie porzucić ideę 20 minut dziennie. Na rzecz 45 wzwyż na przykład. Na przykład. Albo na rzecz tego, że no, nie czuję wyrzutów sumienia, jak dzisiaj nie poczytam, tak? I nie muszę odrabiać tej dniówki jutro, żeby koniecznie 40 z zegarkiem w ręku, bo myślę też, że jakby fajnie. Żeby towarzyszyła czytaniu przyjemność, a nie obowiązek, naprawdę. I tu też audiobooki i słuchowiska wkraczają, naprawdę są tacy dorośli, którzy nie lubią czytać, mają do tego prawo, nie cierpią czytać na głos, nie umieją tego robić, też mają do tego prawo. I wtedy właśnie można włączyć audiobooka, można posiedzieć i posłuchać wtedy ze dzieckiem tego audiobooka, też porozmawiać, tak, nie trzeba zostawić tego dziecka z audiobookiem i pójść sobie w dal, prawda? Mhm. To nie o to chodzi. Tylko też mam wrażenie, że takie czucie się więźniem trochę tego, że jeżeli nie będziemy czytać my osobiście, koniecznie, dziecku, właśnie to, to, to coś złego stanie naszemu dziecku, a mam wrażenie, że często ludzie. Jakby wpędzają w tego typu myślenia, właśnie jakieś wyrzuty sumienia. Czytanie ma być przyjemnością, ma być wolnością, ma być z fajnym spędzaniem czasu. Narracja i fabuła, opowieść to jest coś, co towarzyszy ludzkości od zawsze, i mamy zadbać o to, żeby towarzyszyło to również naszym dzieciom. A jak to zadbamy, w jaki sposób sobie z tym poradzimy, no to musimy dopasować to już do nas i do naszej rodziny. Ja polecam poszukanie fajnych książek, takich, które będą sprawiać radość i dziecku i dorosłemu. Naprawdę są na to w są, są, są piękne, cudowne księgarnie, właśnie takie kameralne, do których można pójść. Są różne grupy polecajkowe na Facebooku, właśnie są wydawnictwa ich strony internetowej. Jest dużo naprawdę. E, takich miejsc, gdzie można sobie sprawdzić to i też na spokojnie samemu wybrać, co nam odpowiada. Naprawdę nie musimy być specjalistami w literaturze dla dzieci i nie musimy się tutaj bać, że och, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, czy jestem osobą nienormalną, na przykład nie podobają mi mhm. się książki dla dzieci. No. Albo czy jestem to takie powszechne, i, i ja myślę, że tutaj może być tak, że część mam się za, zawiesiło, mam e, i tatusiów. Nad tym ty powiedziałaś, nie musimy lubić czytać dzieciom, tak? A to. Może powodować w nas wyrzuty sumienia i takie poczucie winy, że czy ja jestem wystarczająco dobrym rodzicem, jeśli ja nie znoszę czytać książek, tak? I jakby wolę inne rozwiązania. Czy to jest źle? No właśnie moim zdaniem, aczkolwiek nie jest to zdanie popularne w środowisku, od razu uprzedzam, to w ogóle nie jest źle. Jesteśmy ludźmi, dajemy sobie prawo do tego, żeby być tacy, jakimi jesteśmy, Natomiast nie zamykajmy dzieciom dróg różnych, bo akurat może być tak, że dziecko osób nieczytających dorosłych będzie lubiło czytać. Nie jest to niemożliwe, takie przypadki się w historii zdarzały, ale również zdarzały się odwrotne, więc też rodziców czytających uczulam, że jeżeli dziecko nie będzie nieczytające, to też należy moim zdaniem uszanować to. Ja aż się prosi, żebyśmy postawiły kropkę, ale chciałam zadać na koniec jeszcze jedno malutkie pytanie, bo przygotowując się tej rozmowy, ty użyłaś takiego sformułowania, że książka powinna być karmiąca. I ono mnie tak urzekło, bo w takim moim kontekście, tego co ja czytam, tego co ja akurat lubię, tak? Ja uwielbiam czytać biografię, uwielbiam czytać reportaże, i, i czuję się taka nasycona po przeczytaniu tej pozycji. Co to znaczy, że ta książka jest karmiąca? Czy książka, czy literatura dziecięca może być też karmiąca dla rodziców? Może być, oczywiście. Jest mnóstwo takich książek, które sprawiają przyjemność i dzieciom, i rodzicom we wspólnej lekturze. Jak się na przykład obserwuje grupy na Facebooku polecajkowe, to tam bardzo często te mamy najczęściej piszą o tym, że, że bardzo mi się podoba. Na przykład ta seria mojemu dziecku też się podoba, świetnie się bawimy, prawda? I też jakby mam wrażenie, że czasami nie doceniamy literatury dziecięcej też podczas tym względem, że ona jest potrafi być dobra, tak? Bardzo często też dorośli wymagają od literatury dziecięcej jakichś takich wychowawczych treści, nie? czyli na przykład. Takiego nasycenia, takiego tak, mięsa, ale na przykład czy... moralizatorstwa, albo z drugiej strony takie są bardzo lubiane książki. Jak oduczyć moje dziecko na przykład odpieluchować za pomocą książki? No i wiadomo, że książka o nocniku, co ta myszka znalazła w pielusze, czy inne tego typu pozycje, które jest multum oczywiście na rynku, no niekoniecznie. Będą lubić ludzie dorośli, być może, ale są takie książki naprawdę, które i dzieci, i dorośli lubią. I na przykład książki P. Lindenbaum, o której wspomniałam, to są właśnie takie książki, które zawierają treści dla dzieci, zawierają treści dla dorosłych. To nie są treści schierarchizowane jak w szeregu, że po prostu puszczamy oko do dorosłego nad głową dziecka i przemycamy polityczne dowcipasy po prostu, żeby też ten rodzic w kinie się nie nudził. Tylko to są takie treści, które łączą. Mnie i moje dziecko w odbiorze, które mogę porozmawiać z moim dzieckiem, które zwracają moją uwagę, zwracają uwagę dziecka i, i w jakiś tam sposób sprawiają, że nie jesteśmy, nie czujemy się jak różne pokolenia, tylko czujemy się po prostu jak ludzie w odbiorze literatury. Naprawdę są takie książki i one są cudowne. Książki wspaniale ilustrowane są karmiące. Też pamiętajmy, że my dorośli nie jesteśmy za bardzo obeznani z obrazem. W ogóle kształcenie, co do, co do takiego, takie kształcenie estetyczne, mam wrażenie, u nas nie jest jakaś... Bardzo mm -hmm. demokratyczne, o tak bym to nazwała. Także są tacy ludzie, którzy się w tym specjalizują, a pozostali nie wiedzą nic i boją się postawić stopę w galerii sztuki, bo boją się, że nic nie zrozumieją. Nie zrozumieją dokładnie. I tak samo z muzycznym kształceniem to, znaczy, to jest takie kształcenie artystyczne generalnie u nas tak wygląda. Więc my wobec obrazu jesteśmy bezradnymi dziećmi czasami. Więc weźmy książkę obrazkową dla dzieci, zanurzmy się w niej, tak jak nasz trzylatek na przykład, w Ulicy Czereśniowej na przykład, albo w jakichś wyszukiwankach i, 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 i otwórzmy się na ten. Obraz. Obraz bardzo demokratyzuje odbiór. Właśnie zwróćmy uwagę na to, na co my zwracamy uwagę na tym obrazku, a na co dziecko zwraca uwagę. Pokażmy sobie to nawzajem. Naprawdę to jest bardzo łącząca lektura, taka lektura dobrej właśnie literatury dla dzieci. Więc poświęćmy trochę czasu, znajdźmy fajne rzeczy, zainteresujmy się, a potem czerpmy, czerpmy z tego przyjemność. Ja mogę czytać, piję Lindenbaum po prostu setki razy, codziennie to samo. Nie zmieniając żadnego zdania. W Nie środku. zmieniając żadnego <laughs> zdania, absolutnie a i tak y, czuć ten dreszcz przyjemności odbiorczej za każdym razem. Y, no bo to, to są takie właśnie książki, zupełnie magiczne książki. Także istnieją takie książki i należy ich poszukać i się cieszyć tą lekturą. I tego wszystkim życzmy. Bardzo, bardzo z całego serca tego wszystkim życzę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Y, inspirującą, ale też taką... Trochę uspokajającą dla tych, którzy te wątpliwości mnie mieli i taką niezwykle ciepłą. Także rzeczywiście życzmy tej magii książkowej i nie tylko i tego wspaniale spędzonego z książką czasu. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za tę rozmowę. Dzięki. I zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinku podcastu, realizowanego dla Mamo to ja.